GTV i koszulkę firmową. To znaczy, a jeszcze wypadałoby coś ubrać. Dobra, jestem wreszcie w stanie mówić, wszyscy się już wybudzili w domu, natomiast ja i tak wyjechałam. Zaczynamy podróż do pracy, dzisiaj do Krakowa, do Project Bike Trac na Bielickiej. Będzie fajnie, będzie dużo samochodów, dużo przepychania się, kamieni, szlabanów, skakania przez chopki, no. Po 7 kilometrach błąkania się po polnych drogach przed nami Wałbrzyszana i Miślana trasa rowerowa, którą dojeżdżam praktycznie do Grabia. Taka ciekawostka, mamy tu w Niepołomicach dosyć płasko i ja znam ludzi, których jedynym przewyższeniem w ciągu roku jest wjazd na taki wał, czytaj 2 metry do góry. Tak, po 23 km commutingu wjeżdżamy do Krakowa. Dobra, po wielu przebojach i wybojach docieramy na Małą Górę. Dobra, właśnie dojechaliśmy na miejsce, idziemy się przywitać z chłopakami, nagrać nowego domaina SLR-a. Bardzo ładny rower. Uwaga, decyzja. Do treka, Bontrager czy Kadex? Profanacja, czy jednak piękna zmiana? Mistrz pracy. Dostałam bojowe zadanie, jak od taty. Tylko tym razem nie świecę latarką w dziurę, ale trzymam owijkę. Ale trzymasz mnie czy sobie? Tak, są totalnie inne. Martin. Madon. I kokpit. Nie te podkładki. Oj, nie te. Kiedy mama mówi, że masz parę śrubę w domu. Już po wizycie w pracy wracam do domu. Niestety nie udało nam się zrobić dzisiaj nic z szydełkiem. Będę musiała i chciała udać się do Jarka Dymka, czyli naszego polskiego guru fittingu do Myślenic. Nie udało się też pokazać wam nowego domaina, bo klient odebrał go szybciej niż ja przyjechałam. Natomiast już dzisiaj na Instagramie Nowa Madonka zapraszam. Podeślę link. Pa Kolarz, jak życie? Wow! Już zmiana otoczenia. Jesteśmy w Puszczy Niepołomickiej. Stąd do domu tak naprawdę na wprost 2 km. Droga prowadzi tak, że jest ich 7. Jedziemy. Szybki change i let's go dalej w dzień. Przebieram się. Stawka w pionie musi być. Generalnie wyszłam właśnie od lekarza. Był to przemiły, prawie 100-letni pan, który wypisał zaświadczenie, że mogę studiować, bo jutro mija oczywiście termin.
ja robię to na ostatnią chwilę, bo wyniki studiów były wczoraj dopiero o 18. Także dzień dobry. Jestem studentką pierwszego roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku sport. Będzie się działo, będą super vlogi z tego. O, właśnie odjechał mój autobus, ale chyba się nie zatrzymywał. Aha. Dobra, to znaczy, że idziemy 7 km pieszo do domu. Ale nie ma problemu, ja jestem zadowolona, że udało się mi to załatwić, bo miałam już takiego stracha. Krótka piłka, idziemy potruchtać, bo biegiem tego nie można nazwać. I wracam sobie autobusem. Tu będzie muzyka podłożona. No, takie. Ostatni regimil na dzisiaj. I zaczynamy.